Witajcie w moim praktycznym poradniku, którym krok po kroku pokażę, jak narysować prostokąt w programie AutoCAD. AutoCAD jest jednym z najpopularniejszych programów do projektowania CAD, używanym w różnych branżach, tak jak architektura, inżynieria czy projektowanie wnętrz. Narysowanie prostokąta w AutoCADzie może wydawać się początkującym użytkownikom trudne, ale z moim prostym poradnikiem stanie się to łatwe i przyjemnie. Zapraszam, Wojtek z tej strony. Witam Was. Mamy tutaj AutoCADa i pomysł dzisiaj jest narysowanie prostokąta. Na początek możemy sprawdzić tu narzędzia. Narzędzia, jednostki, centymetra ustawione, dwa miejsca. I teraz tu w tym oknie prostokąt. Fazuj mamy poziom, zaokrągły, grubość, szerokość. Tak naprawdę używam fazę, zaokrąglenia i szerokość. W tej chwili miejsce szukam. I prostokąt w centymetrach. Tam gdzie mam podświetlone pisze 200, tabulacja 400 enter. Mamy coś takiego. Możemy nawet sprawdzić miarką, jakie mamy wymiary 200 na 400, kąty proste. Ok. Escape'em wychodzę. Teraz jeszcze mogę inaczej wywołać funkcję. Prostokąt. Proszę. I użyjemy, powiedzmy, od początku fazuj. I teraz mamy prostokąt. Określ pierwszy wymiar fazy prostokątu. Zrobimy odległość od 30 i 30. Jest to odległość od narożnika. O. Ok. Robimy dalsze. Pro. Wpisuję. Prostokąt. I szukam zaokrąglenia. Mam zaokrąglenia teraz z ustawień fazy. Więc, przepraszam, zaokrąglenia, robimy 20, sorry, 20, jest. Escape się nie przyjął, ale my to sobie z tym poradzimy. Zaokrągli 20. I już mamy. To jest jedno. Prostokąt. Teraz szerokość. Zróbmy 15. Enter. Cyk. I mamy szerokość linii. O to mi chodziło, żeby pierwszy etap można było zrobić prostokątem po prostu. Dodatkowo możemy sobie tutaj działać w ten sposób. Escape'em. Faza, bo teraz zobaczcie tak, mam tutaj zaokrąglenie. A jak rozciągnę tutaj, escape, cyk, ojej, zaznaczy się. I tu jak rozciągnę, tak, bo to wynika z fazowania. Escape, to wynika, że mieliśmy tutaj zaokrąglenie i rozciągamy. Normalnie.
Możemy sobie taką ściągać. To samo tu. Mieliśmy zaokrąglone krawężniki, kąty, narożniki. Co ja oglądam? Mogę przekształcić włók. O, tu jest narożnik. Kąty musiałby zmienić. Więc możemy się pobawić. Dziękuję za uwagę. Dobrej zabawy. I zapraszam na następny pokaz narzędzi AutoCAD-a i subskrypcji kanału. Ponieważ modele robię sam, projektuję sobie na własne potrzeby. Robię dioramy, modele z kartonu. I jestem pasjonatem kolei skali ZN. Do usłyszenia.